Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Napisał pan naprawdę monumentalną monografię rewolucji solidarnościowej na Opolszczyźnie, w dużej mierze związaną także ze stanem wojennym. Ile pan nad nią pracował? No, około 10 lat od chwili podjęcia kwerendy w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej do momentu wydania książki, no to równe 10 lat minęło. I to, jak rozumiem, dokumenty związkowe plus IPN. No, o związkowych to trudno mówić, bo tego było niewiele w zasadzie. Znaczy, z niektórych zakładów udało się pozyskać, głównie z cementowni Górażdżów, bo tam się szczęśliwie zachowało archiwum zakładowe. Ale tak w innych przypadkach, jak na przykład zarząd regionu, no to ciężko było coś znaleźć. Niewiele tego było. No trzeba było po prostu szukać u ludzi, u osób prywatnych, no w IPN-ie, w archiwum państwowym. No związek nie jest bogaty w archiwa. Poza tym jednym przypadkiem, o którym powiedziałem, gdzie szczęśliwie całe archiwum Komisji Zakładowej zachowało. Także no, była to trudna sytuacja pod tym względem. No, tym większe brawa, bo to jest tylko jeden z dwóch tomów, to proszę sobie wyobrazić, napisane maczkiem. Ja do tego wracam i czytam i przyznam się uczciwie tak fragmentami wtedy, kiedy szukam albo nazwisk, albo zdarzeń. Bo to tak, tak za jednym było pomyślane. Tak było pomyślane, żeby po prostu w razie potrzeby można było znaleźć potrzebne informacje. Niekoniecznie do czytania tak od deski do deski, tylko jako taki przewodnik po tamtych czasach, gdy ktoś potrzebuje coś znaleźć, no to ma tutaj pewien punkt wyjścia. Oczywiście tam wszystkiego nie mam. Gdybym miał wszystko rozwijać, wszystkie wątki tematyczne, to by było jeszcze kilka takich tomów co najmniej. Więc to jest tylko taki, powiedzmy, no tak jak powiedziałem, przewodnik ułatwiający poszukiwanie informacji. Są podane sygnatury akt, jak ktoś jest bliżej tematem zainteresowany, to może wystąpić o te akta na przykład. A panie doktorze, książka wzbudziła kontrowersję, bo tamto środowisko jest mocno skłócone. No niestety, no, jest tak, że część osób ma mi za złe to, że pisze prawdę o tamtych czasach, podczas gdy niektóre osoby no, chciałyby tworzyć mity i legendy. Obudowały się niektóre osoby rozmaitymi mitami, legendami. Ja te mity i legendy konfrontuję z rzeczywistością. No i to dla niektórych osób no, był zabieg bolesny na tym tle, no niestety. Występują kontrowersje i różnego rodzaju ataki w stosunku do mnie miały miejsce. No wynikające głównie z tego, że, no, że ktoś uważa, że był ważniejszy. No, krzywda, tak, że krzywda mu się dzieje, bo wykazuje się, że to, co on na swój temat opowiada, no to niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. Pisze pan chłodnym językiem naukowca, ale gdy czytam o tym osaczaniu, zastraszaniu, kaperowaniu opozycjonistów, to w sumie przestaje mnie dziwić ta atmosfera takiej powszechnej podejrzliwości. Może dał się złamać, może dał się namówić. Często bywało tak, że tego typu podejrzenia były inspirowane przez samą Służbę Bezpieczeństwa, bo im zależało na tym też, żeby skonfliktować, skłócić środowisko, żeby podkopać pozycję co ważniejszych działaczy. Mamy klasyczny przykład dwóch postaci, które zostały moralnie, można powiedzieć, zniszczone przez SB do pewnego stopnia. Jan Całka? Jeden Jan Całka, drugi Karol Smoczkiewicz, bo jednemu i drugiemu wyrobiono opinię agenta SB. Niektórzy do dzisiaj, mimo tego, że znane są dokumenty, wiadomo jak to wyglądało naprawdę, niektórzy do dzisiaj powielają te pomówienia. Całka miał to szczęście, że dożył momentu, gdy sprawa została wyjaśniona na podstawie materiałów IPN-u. No ale Smoczkiewicz tego momentu nie dożył i do końca życia chodził z piętnem rzekomego agenta SB. Po jego śmierci okazało się, że te pomówienia rozpowszechniał faktyczny agent. No cóż, z pana ustaleń wynika, i to jest bardzo ciekawy wątek, że osławiony pułkownik Uratówka szykował się do konfrontacji już latem 80 roku, czyli na półtora roku przed stanem wojennym. No już wtedy powstawały listy osób do internowania, 150 osób. No, nie tylko on, to w całej Polsce takie działania podejmowane. No, od początku października to systematycznie powstawały wnioski o internowanie. One były z upływem czasu uzupełniane, korygowane, powstawały kolejne wnioski, ale to tak od początku października mniej więcej 80 roku. I to w całej Polsce. No, plany prowadzenia stanu wojennego zaczęły się rodzić już w sierpniu 80 roku, gdy trwały negocjacje. Już wtedy o tym myślano, a tak
poważnie, systematycznie od jesieni 80 roku do tego czyniono przygotowania w poszczególnych komendach wojewódzkich, wydziałach SB i tak dalej. A ile ostatecznie osób internowano w nocy z 12 na 13 grudnia? To zdaje się operacja Jodła. Tak, tak. No to u nas w województwie opolskim tego dnia 69 osób internowano. Do końca 81 roku łącznie 93 osoby, z tym, że w tym czasie już, czyli w grudniu 81 roku, część osób została zwolniona z internowania, także no, ta liczba osób na bieżąco przebywających w ośrodkach odosobnienia to stale się zmieniała. W sumie w całym okresie stanu wojennego w województwie opolskim było internowanych 157 osób, które pozostawały w dyspozycji miejscowej służby bezpieczeństwa, bo niektóre osoby były będące na przykład mieszkańcami województwa opolskiego albo tu zatrudnione, były internowane przez SB w innych województwach, więc to ta liczba w sumie jest większa, ale w tych, jeżeli o te osoby chodzi, które były obiektem zainteresowania miejscowej SB i na jej wniosek były internowane, to tak jak mówię, to było 157 osób. No, mnie się przypomina Janusz Sanocki rzucany z jednego końca kraju na drugi. No, robiono wszystko, żeby był jak najdalej od domu. No wiadomo, był przywódcą Niskiej Solidarności, był tam postacią najważniejszą, no i przede wszystkim bardzo aktywną. No to, więc gdy to nas, był pistolet zawsze. Gdy nas przewieziono do Nysy, to on trafił do Kamiennej Góry, no jak najdalej, potem do Głogowa, tak go rzucali. Przez pewien czas był w Nysie, potem w Lipcu, ale to krótko, bo potem go znowu do Grodkowa dali, bo oczywiście on organizował internowanych, więc od razu zwrócono na to uwagę i go gdzie indziej przeniesiono. No jeszcze parę innych osób też były internowano z dala od województwa opolskiego. Szelwicki, Franciszek, to samo też z były Nysy. Znaczy on zamieszkał w Otmuchowie, ale działający w Solidarności w Nysie też był wywieziony do Kamiennej Góry, do Głogowa. Panie doktorze, ja miałem wtedy 16 lat i pamiętam atmosferę tych ostatnich miesięcy. Komunistów i ich bliskich straszono, że Solidarność ich powywiesza w ręce. Były jakieś śmieszne dyżury w szkołach, dyrektorzy siedzieli nocami. No i potem 13 grudnia wzięli odwet. U mnie w Uzimku był taki stójkowy milicjant, który miesiącami przemykał się pod ścianami, a 13 grudnia rano pojawił się przed kościołem w zimowym moro z kałasznikowym, dumny jak paw. Tak, wśród funkcjonariuszy szerzono pomówienia, co potem zresztą publicznie te pomówienia przedstawił osławiony pułkownik Przymanowski w Sejmie, opowiadając, jak ta Solidarność planowała jakieś masakry, rzezie, wycinanie całych rodzin. No, to brednie były, no ale taką propagandę uprawiano, no i ona była w dużym stopniu skuteczna w tych środowiskach. Ludzie rzeczywiście wierzyli, że coś im grozi, że grozi im jakaś masakra. No, jeżeli chodzi o tu województwo opolskie, ale na pewno to samo, bo też w innych, to na przykład funkcjonariusze aparatu partyjnego byli organizowani w takie formacje samoobrony partyjnej. No to wszystko służyło wytworzeniu psychozy zagrożenia, bo oczywiście tam samoobrona im do niczego nie była potrzebna, ale atmosferę wytwarzamy takiego zagrożenia. No propaganda była bardzo skuteczna czasami. No bo jeśli wierzyć relacjom, to było u nas raczej spokojnie. Strajk tylko w Hucie w Zawadzkim, nie było demonstracji pacyfikowanych przez ZOMO na ulicach. To wynika ze specyfiki gospodarczej tego regionu. Tu nie ma takich aglomeracji przemysłowych, nie ma takich ośrodków jak Wrocław czy Gdańsk, czy powiedzmy aglomeracja górnośląska, gdzie jest ileś tam dużych zakładów pracy obok siebie na stosunkowo niewielkim terenie, bo tam można się rzeczywiście skutecznie bronić. Tutaj było parę dużych zakładów pracy, ale one tworzyły takie izolowane wyspy, więc tu nie było warunków do tego, żeby taki skuteczny opór stawiać. Także to nie wynika z tego, że powiedzmy mentalność ludzi jest inna, ale po prostu no, warunki geograficzne, gospodarcze determinują możliwości działania. No tutaj akurat takie były. No i dlatego naszą 10. Sudecką można było wysłać do pacyfikacji wujka. No, zabezpieczenia pacyfikacji.
tak, no nie tylko zresztą stąd, nie tylko wojsko stąd wysyłano, formacje z ZOMO też przecież wysyłano do różnych ośrodków w kraju w razie potrzeby, no bo tutaj nie byli za bardzo potrzebni, nie, tu jakichś manifestacji wielkich nie było, ale to, tak jak powiedziałem, nie należy podtrzymywać tego mitu, że tu ludzie byli jak gdyby mniej bojowo nastawieni, po prostu... Musi być zaplecze, infrastruktura, warunki, że tak powiem, gospodarcza przede wszystkim. Muszą być warunki, duże zakłady pracy, liczne załogi robotnicze, to wtedy można na dużą skalę działać. To ostatnie pytanie w tej części. Były ofiary śmiertelne? Mamy tajemnicy zgon Bogusława Podbrączyńskiego? Tak, no, był w stanie wojennym pod koniec, na jesieni, tam taką większą akcję w zakładach urządzeń przemysłowych przeprowadzono w związku z działalnością wydawniczą, konspiracyjną, jaka tam była prowadzona, szereg osób przesłuchiwano, między innymi tego Podbrączyńskiego, no a parę miesięcy później znaleziono go martwego. Oficjalna wersja była taka, że utonął w wodach Nysy Kłodzkiej. No. I tyle wiemy. Tyle wiemy na ten temat. No, no jest tu zbieżność wydarzeń, która sugeruje, że to wyjaśnienie niekoniecznie jest wiarygodne. No, ludzie miejscowi są przekonani, że padł ofiarą ówczesnego aparatu władzy. Jak to było w szczegółach, to już zapewne nigdy się nie dowiemy, no bo po świadków nie ma. Po tylu latach ciężko. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj dr Zbigniew Beryszyński, opolski historyk. Rozmawiamy o stanie wojennym. Druga część naszej rozmowy na naszej stronie radiopole.pl. Pamiętam to, że mój znajomy z tamtych czasów, już nieżyjący, mówił tak. Potrąciłeś kozę na pasach i po tobie. Takie było szukanie haków według starej zasady. No korek, tak. Worek, rozporek. No tak, no to... Ubekom udało się zbudować silną agenturę? No... Mieli sukcesy w tej dziedzinie, ale też nie należy tego przeceniać, myślę. Do niektórych środowisk nie mieli dotarcia, inne mieli dosyć, w innych niektórych środowiskach mieli liczną agenturę, ale też to, że spora liczba osób była zarejestrowana w charakterze tajnych współpracowników, to niekoniecznie miało przełożenie na korzyści operacyjne, bo część tych osób... To, podpisał, ale nic nie robił. Nie, albo niewiele i w sumie tych korzyści operacyjnych za bardzo nie było. Statystycznie to mogło ładnie wyglądać, ale w praktyce to niekoniecznie mieli z tego duże korzyści. No, mieli paru cennych informatorów, na pewno było paru takich, którzy rzeczywiście wartościowych informacji dostarczali, ale to większość to, no to ludzie, którzy w sumie wielkich korzyści nie oddawali. Może niekoniecznie dlatego, że nie chcieli współpracować, chociaż i tak było, że niektórzy symulowali współpracę, ale część po prostu nie miała tych informacji do przekazania, nawet gdyby chcieli, to nie bardzo mieli co przekazywać. Czyli wiedzy nie posiadali. Robili sobie statystykę. No, tak, oni byli z tego rozliczani przecież. No. Tworzono okresowe charakterystyki funkcjonariuszy, opinie służbowe co jakiś czas. No i tam zwracano uwagę na to, że czy posiada agenturę, czy z nią pracuje skutecznie. No, także z tego, na tej podstawie byli oceniani. Od tego zależały możliwości awansu zawodowego. No tak, w każdym jednym zawodzie są pewne kryteria. No, tak, a w państwie policyjnym też w ogóle. No to akurat takie. No. Panie doktorze, badał też pan wątek weryfikacji środowisk zawodowych? No, zajmowałem się w szczególności środowiskiem dziennikarskim, środowiskiem naukowym. Tym opiniotwórczym. No, bo to szczególne znaczenie ma społeczne, więc... To straty były duże? No, parę jednostek agentury pozyskano, mniej lub bardziej cennych w tych środowiskach. No, opisywałem trochę takich przypadków, opisałem. No, po latach to mnie dziwi, że ta wiedza, że tak powiem, nie jest wykorzystywana. Ostatnio się dowiedziałem na przykład, że z okazji 11 listopada uhonorowano tytułem zasłużonego obywatela miasta Opola człowieka, który był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB i między innymi na temat środowisk dziennikarskich przekazywał informacje. A informacja ukazała się w książce wydana na ten temat przeze mnie, w artykule opublikowanym ładnych parę lat temu w publikacji zbiorowej IPN-u. Jakoś nie dotarło. Spróbujemy dotrzeć. A zdarzały się akty protestu?
partyjniacy, którzy rzucali legitymacjami, tak, pisali były listy. Były takie przypadki, były, tak. Na przykład w zakładzie obuwniczym w Brzegu był taki przypadek. Internowano jednego działacza Solidarności, Stanisława Godawę. No i w odpowiedzi na to trzech członków partii z tego zakładu dało legitymację. Także no, w stanie wojennym zresztą było mnóstwo przypadków oddawania legitymacji partyjnych. Liczebność partii w tym czasie bardzo, bardzo spadła. Także to była taka, można powiedzieć, masowa wręcz akcja oddawania legitymacji. Niektórzy zostawali w partii, a byli krytycznie nastawieni. Niektórych wyrzucano, nie występowali, ale ich wyrzucano za to, że sympatyzowali z Solidarnością, czy nie chcieli wystąpić z Solidarności, no to ich wyrzucano z partii z kolei. Po prostu. Także w tym środowisku też były przejawy oporu społecznego. No, najbardziej znana taka akcja, czy może znana, licząca się społecznie, no to była akcja samorzutnego oddania legitymacji partyjnych przez grupę prokuratorów tutaj w Opolu, w prokuraturze wojewódzkiej w Opolu. Samorzutnie, tak indywidualnie. To nie była zorganizowana akcja. Indywidualnie te legitymacje oddawali. Niektórzy zostali przeniesieni do jednostek terenowych, a innych w ogóle z zawodu usunięto i musieli podejmować pracę. Niektórzy jako adwokaci na przykład i w ogóle z zawodu prawniczego wypadli, także były represje też z tego powodu. A po 89 roku wrócili? Niektórzy wrócili. Potem funkcjonowali w prokuraturze. Niektórzy na emeryturę już w tym czasie przeszli, więc to różnie wyglądało. To panie doktorze, jeszcze jeden wątek, bo potem wyszło na jaw, choć to pewnie w trochę późniejszym okresie, że ubecy wykorzystywali do tych swoich działań rozbijających opozycję rodzącą się mniejszość niemiecką. No to było środowisko nieprawdopodobnie zinfiltrowane przez agentów, bardzo wielu dziennikarzy, którzy zajmowali się mniejszością niemiecką, potem, jak się okazało, byli TW. Ja tym środowiskiem też się zajmowałem, ostatnio się okazało drugie wydanie książki, wydanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, książki napisanej przeze mnie na temat działań aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej na Górnym Śląsku, nie tylko w województwie opolskim, ale także w katowickim, także tym tematem się dosyć dokładnie zajmowałem. Ja bym przyrównał sytuację tych środowisk oraz stosunek aparatu władzy do tych środowisk do tego, jak funkcjonowała Solidarność, jak była traktowana, bo władze komunistyczne te środowiska mniejszości niemieckiej traktowały bardzo podobnie, jako środowiska wrogie. I oczywiście pozyskiwano agenturę, żeby te środowiska rozbijać, dezintegrować. No także wśród polityków. No tak, ale generalnie o co chodziło? Jak aparat władzy wykorzystywał ten fakt, że ci ludzie na początku walczyli głównie o możliwość emigracji z Polski. No i żeby po prostu osłabiać te inicjatywy, rozbijać je, dezintegrować, no to pozyskiwano agenturę w zamian za wydanie dokumentów wyjazdowych. I szereg osób na tej zasadzie zostało pozyskanych właśnie w zamian za możliwość wyjazdu z kraju. Potem zresztą na większą skalę te działania zastosowano. Zresztą to pełna analogia do działań wobec Solidarności. W stanie wojennym działaczom Solidarności jako w drodze wyjątku zezwolono na emigrację z kraju. W tym czasie wyjazdy praktycznie z kraju były zablokowane. Natomiast działaczom Solidarności i to samo zastosowano wobec mniejszości niemieckiej w latach 86-87. Tym działaczom pozwolono wyjechać, bo liczono na to, że te inicjatywy upadną. Stara sowiecka metoda pozbyć się dysydentów. Tak, no to tak to zastosowano te metody, no i rzeczywiście wiele osób wyjechało wtedy, no ale tu aparat władzy się przeliczył, bo jednak te inicjatywy były nadal podejmowane i później w tym drugim etapie, już po 87 roku, no to ci miejscowi działacze mniejszości niemieckiej już nastawili się nie na to, żeby walczyć o możliwość wyjazdu, tylko o to, żeby mieć możliwość działania tutaj na tym terenie. Także ja tu widzę pełną analogię do tego, co się działo z Solidarnością i wokół Solidarności. Te same mechanizmy były stosowane przez aparat bezpieczeństwa, czyli dezintegracja, werbowanie agentury, obietnice możliwości wyjazdu w zamian za podjęcie współpracy. No to te same metody po prostu.
To panie Zbysku, tak na koniec. Czy pana zdaniem wiedza o stanie wojennym, zwłaszcza wiedza tego najmłodszego pokolenia, jest dzisiaj dostateczna? No myślę, że wiedza historyczna to dzisiaj, no nie tylko jeżeli chodzi o stan wojenny, to nie najlepiej się przedstawia. Z jednej strony za mało programach szkolnych ta tematyka zajmuje miejsca, a z drugiej strony no niestety no też trzeba powiedzieć, że niektórzy ludzie dosyć skutecznie uprawiają działalność mitotwórczą, angażując to również no media informacyjne. Mnie osobiście szczególnie irytuje to, że powielane są treści niezgodne z faktycznym stanem rzeczy. Opowiada się jakieś bajki, mity, legendy i to jest nawet w mediach informacyjnych powielane, bezkrytycznie. No tak, ale media informacyjne są bardzo często zaangażowane politycznie, no i to właśnie z tego, to się bierze. Nie dość, jest sytuacja podwójnie zła. Nie tylko dlatego, że brakuje wiedzy rzeczowej, ale oprócz tego jest element manipulacji cały czas. Manipulacji i dezinformacji, że rzeczywistą, rzetelną wiedzę zastępują mity i legendy. Bo niektóre osoby, no tak na wstępie mówiłem, obudowały się różnymi mitami i legendami na swój temat i to powielają. Gdy to się dzieje na gruncie prywatnym, no to powiedzmy problem jest stosunkowo niewielki, ale jak to się dzieje w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem publicznych mediów informacyjnych, gdy to przenosi się na przykład do szkół, bo takie osoby występują na przykład w szkołach i tam bajki opowiadają, niestworzone historie, no to dla mnie to jest sytuacja bardzo negatywna i moim zdaniem społecznie szkodliwa. No ja włożyłem sporo trudu w opracowanie historii tamtych czasów i mnie szczególnie irytuje to, gdy ktoś efekt tej pracy w jakimś tam stopniu niweczy, fałszując, przeinaczając historię tamtych czasów. Ale mam wrażenie, że jesteśmy też wrażliwsi po tym sławnym wystąpieniu Czarzastego na temat Sowietów wyzwolicieli. No był taki silny odruch sprzeciwu. No, panie Włodku, bez przesady. No ja osobiście też miałem tego typu spory, toczyłem spory z niektórymi osobami, które uważają, że Polska była wyzwolona przez Armię Czerwoną, co jest kompletnym absurdem. Tak. Dwa razy. Mówią rodziny, to wyzwolili już w 1939-1940 roku, jak na Sybir wywieźli, tak, jakie to było wyzwolenie. Jakby nie to, że Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki, to by z tego Sybiru nie wrócili po prostu. Co nie znaczy, że ja uważam, że Niemcy byli znowu wyzwolicielami. To jest absurd. No dzięki temu, że wojna niemiecko-sowiecka wybuchła, no to odzyskali wolność, bo był Łukasz Sikorski-Majski, ale to nie znaczy, że mamy się do Hitlerowi do wdzięczności posuwać. Tak samo jest absurdem poczuwać się do wdzięczności wobec Stalina, że on w ramach wojny z Hitlerem tutaj Niemców przepędził. No to jest ten sam absurd przecież. No. Oni toczyli wojnę o swoje interesy. Dwóch zbrodniarzy. To dwóch zbrodniarzy i to na równi należy traktować. Ja to nie widzę wielkich różnic. Jeżeli chodzi o liczbę ofiar represji, to ona jest porównywalna przecież w skali. No, represji, niektórzy mówią, że jakby tak popatrzeć na komunizm tak w skali całego kraju, dodać te inne kraje komunistyczne, to byłoby więcej. Dużo więcej ofiar. Tak. No ja tu mówię o Polsce, w konkretnym przypadku polskiej. W skali światowej to oczywiście to byłoby dużo więcej. W samym Związku Sowieckim ile ofiar przecież było, to w miliony szło. No, tak. Polecamy lekturę wszystkim wątpiącym. Między innymi książkę pana Zbigniewa Bereszyńskiego, Cegła, ale nie trzeba czytać od deski do deski od razu, po kawałeczku. Naprawdę ciekawa rzecz. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję w Radiu Opole, w rocznicę stanu wojennego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pewnie jeszcze będzie okazja i mam nadzieję, że jak pan coś nowego, fajnego napisze, da nam pan znać. No właśnie pracuję nad książką, która no, podobną objętość by miała w zasadzie. Tyle, że o tych samych czasach, tylko że inaczej pomyślana, bo tutaj mamy praktycznie sam tekst z niewielką liczbą ilustracji, natomiast tam ta nowa publikacja miałaby się składać głównie z materiału ikonograficznego, zdjęcia, skany dokumentów czy innych materiałów, no i, a komentarz ograniczony do niezbędnego minimum, czyli jakby byłoby to dopełnienie tej publikacji. Także, a objętość no, na tym samym poziomie, to około 1000 stron. Trzymamy kciuki. Gdzie to można kupić? Pewnie już jest ciężko, ale... Tego już nie ma, tu nawet jest wyczerpany, już nie ma. Co, biblioteki? No tylko w bibliotekach można jeszcze znaleźć. To zachęcamy. Bardzo dziękuję naszym gościom, dziękuję. Dr. Zbigniew Bereszyński.